Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noskruka. Początek to może sobie... Może się prześpimy. Bo jednak chodzenie w nocy to nie jest zbyt fajny pomysł. Gdzieś tutaj. Ale dziwnie, no dobra. Niech śpi jak chce. No dobra. Także najpierw sobie pójdziemy może do Abu Dżin, tak? Hey. Bo już masz dla mnie nową wróżbę. Czy możesz mi powróżyć? Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie wróżbę w zamian za kilka monet. Ile? Dla ciebie zaryzykuję z... mam 100 sztuk złota? Ojdź, dobra. To jednak może nie zaczniemy sobie to Abugina. Hej, ty! Tobie jeszcze oddam questa. Mam rum, tylko że Skip dał mi jedynie dwie butle. Drogo, bardzo drogo! Za kogo się ten Skip uważa? No nic, dawaj. Nie mogę dać ci zbyt wiele w zamian. To wszystko. No to dzięki. Ale ja chcę do 100 sztuk złota dobić tylko. Bo chcę wróżbę. A jeszcze złota miejsca Bromara zapomniałem. No to następnym razem nie będę już. Kwarcyt. Dobra, może i naszej. Najpierw się tutaj pokupuję pręty. To znowu ty? Harad wreszcie skończył produkować broń dla paladynów. W związku z tym mój wybór towarów znacznie... Dobra, trochę się tu przewinę. To dla mnie zaszczyt, że reprezentant naszego świętego kościoła okazuje zainteresowanie moimi towarami. Bluźnierco, módl się o łaskę i nosa. Nie, to nie. 5! A ja mam tak mało złota. Nie, to posprzedajemy cokolwiek. Co mi nie jest potrzebne? A będzie jeszcze gorzej. Co mi nie jest potrzebne? Zostawię sobie jeden ten pałasz bandytów. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. O. Co to zapas? Co to zapas? To dla mnie. Daj spokój. Chodź to. Nie. To... A teraz sprawa druga, idziemy do kuźni wykuć sobie trochę mieczy. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanus zesłał potężną falę. No tak. Arad. Wstąpiłeś do klasztoru. Wolałbym, żebyś został w mieście. Potrzebujemy każdego dobrego człowieka. Widocznie jednak przeznaczone ci było podążać za głosem Inosa. Jeśli będziesz czegoś ode mnie potrzebować, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Bluźnierco! Módl się łaskę i nosa, ty. Sorry, ten tekst jest zadobijający. Dobra. Czym? Aha, no ja, szybko, Bezzi, szybko. 1. 2. Szybko, nie ma czasu, póki on jeszcze coś tam robi z tym kubem wody. 3. Emocje. O, już słyszę ten charakterystyczny dźwięk. Czym? A, na. Siema, posuń się. Ja tu dużo mieczy chcę wykuć. Czas leci, widzowie czekają. Ileś tam set osób cię ogląda, jak kujesz i czekają. Posłuchaj, woli ludu. Różot! O. Speszył się, no. Dobra, miałem w tym odcinku jeździć do Górniczej Doliny, ale myślę, że sobie tutaj jeszcze zostanę chwilę.
Znaczy myślę, że w tym odcinku jednak wyruszymy do tej Górniczej Doliny, ale jednak tam nie dojdziemy, tak mi się coś wydaje. To znowu ty. Znowu ja. Chcę sprzedać broń, którą wykułem. Dobrze, daj to tutaj. Dobrze, oto twoja zapłata. Dziękuję ci, dobry człowieku. Dobra, jeszcze pójdę do... Do tego tam... Tam tutaj, tutaj, tu, po lewo i tutaj, do ciebie. A, to Bromorty byłeś ty, tak? No okej. Mam misę, którą ukradła ci Lucia. No, czas najwyższy. To żadna tajemnica. No. A może jakaś nagroda? Możesz za darmo zabawić się z jedną z moich dziewcząt. Pasuje? Nie bardzo. Nie bardzo. To możesz równie dobrze się odwalić. Nie mogę się zajmować wszystkim. Dobra. Umowa stoi. Oto twoja misa. Dziękuję. Idź do Nadii. Ona uda się z tobą na pięterko. No co, co za... Ja już tam z nią byłem. Słyszałam co innego. Dwa razy z tą samą dziw... Moką to nie jest zbyt... ciekawe. Co za chuligan. Knuj jeden. Należy mieć 200 doświadczenia więcej, no to zawsze coś. Dobra, to jeszcze do Abu Dzin, Abu Gzajna... Von... Van Dam, tam, stram, tam? Czy jak mu tam było? Po wróżbę i do Górniczej Doliny czas najwyższy, bo chyba wszystko tutaj wykonałem. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, synu odwagi. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Jestem gotowy. Najemnik. On cię będzie potrzebował. Straszne morderstwo. Oko. Złowrodzy sprzymierzeńcy nadchodzą. Szukają cię. Strażnik zostanie pokonany. Ale trójka się zjednoczy. Dopiero wtedy otrzymasz co twoje. To wszystko. Nie widzę nic więcej. Aż mi się normalnie trochę gra przycięła. Panie Abu Dobra, potem już ten... Tamten na tym... Przy tej szybienicy już się rozkręca, więc ja może sobie stąd pójdę. Także co, idziemy do Górniczej Doliny, bo już tutaj nie mamy nic roboty. Ano. Ooo, nie leczenie lekpesy. Ogarnij się. Czemu ja tam stąd tak ustawione kurde? Czemu ja szepczę? I got this. Tum 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 tum. Tum, tum, tum. Hazar! Kola ognia byłaby jednak lepsza, no ale cóż zrobić? Cóż zrobić? O, teraz mam inny pomysł. Cio tam. Tak, tak. Weź je wyciągnij. A! Niesamowity plan zniszczenia świata. Dwa razy ognista strzała i dobicie z kostura. Pro. Ciekawie, kiedy mogę drugi krąg
ognia, magii się nauczyć. Ono mi się bardzo, bardzo przydało. Dobra. Tak. Ha. Ile nam zostało czasu? 4 minuty. To okej. Krytoszczur. Albo dobra. Ej, już mi się kończy mana, ale fajnie. No niestety z ognistą strzelą to tutaj za dużo nie zawojuję, no ale... lepsze to niż nic. Lepsze to niż zwykła pika bojowa, jak... nowicjusza. Teraz jestem niepokonany bezimienny z szatą maga i co, i... Teraz robimy tak. To sobie wyciągnę, to sobie ten z ekwipunku... wytentagujemy i teraz to. I teraz się wyleczymy, o. I teraz bierzemy to. I teraz bierzemy to. Niestety to nie jest Gothic 3 i tutaj nie leczy procentowo many, tylko ogólnie liczbę punktów many. Także im więcej mamy many, tym mikstury nam mniej dają, a w Gothicu 3 było tak, że dawało nam to procentowo. I to według mnie było o wiele lepsze rozwiązanie dla maga. No ale co zrobić? Ty! Dobra, teraz się czymś wyleczymy. Mamy dużo tych mikstur leczniczych, więc... nie ma problemu. No i co, to było chyba tędy, to kolonii więziennej, no. Znaczek nam ładnie podpowiedział, gdzie mamy się udać. Uuu, dziki. Ostatnim razem... znaczy, ostatnim razem, bo tego nie widzieliście, bo... nagrywałem trochę wcześniej, tylko że... z pewnych powodów mi to nie wyszło, musiałem materiał usunąć. One mnie zabiły, jak nagrywałem, więc... revenge! Chodziłem, miał całą manę na was wypieprzyć. Zemsta! No i nie trafiłem. Dobra, jeszcze raz ten trik. Trochę nudne to, wiem, że takie zdejmowanie i zakładanie znowu tych przedmiotów tylko po to, żeby nie stracić mana, ale... no wierzcie mi. W Gothicu 2 mana jest naprawdę bardzo ważna. To nie jest Gothic 3, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj nie ma regeneracji many. Ciekawe, czy zabiję tego tu pierdolę tutaj. Chwila, nie chcę ich wszystkich wywabić, chcę ich tak po kolei. Dobra. Tylko nie mnie! Run, Forest! Bezzy! No co? No i wi... to jest głupie. To jest ta straszna głupota w Gothicu 2. Jeżeli jest jakiś stwór bardzo blisko was, to nie traficie go z żadnego atakującego czaru. Musicie być choćby... choćby kawałek, ale przed nim. Nie możecie być centralnie, przynajmniej to jest według mnie trochę głupie, no ale... czas nam się skończy, ale to jeszcze chwilę tutaj tak posiedzę. Prawie many. Dobra, powinno mi starczyć na jednego topielca, tak mi się zdaje. No tutaj jest mało ekspienie, więc musicie mi wybaczyć, że tak się tutaj z nimi bawię, no ale... you
Akurat pięknie starczyło. Także się raz to tutaj zajmuję. Teraz to. Miksturka. Z powrotem zakładamy to. I lecimy. O, trafiłem. Z tego co widzę, tutaj wystarczy na dwa topielce, taka jedna miksturka. Topielce. Myślałem, że nie trafię. Dobra. Kolejny save. Dużo tych save'ów bardzo wiem, ale one mnie mogą w każdym momencie zabić, bo dalej jestem papierowy, więc... Szkoda, że tutaj nie da się poustawiać jakoś tych przedmiotów, żeby dało się je szybko ściągać i zakładać. Ułatwiłoby mi to trochę. Dobra, teraz ty. Nic tu nie ma. Topielce nic sobie nie mają, ale zawsze ten exp. To jest tej miksturki, bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Kolejny save. Dużo save'ów, bardzo dużo save'ów. Lubimy save'y. Save'y są dobre. A zaraz spróbuję się może jakimś tym wyleczyć właśnie. Dobra. Topielce. Więcej topielców. Już nie ma? O. Dobra, to mnie tak. Ty. Jak to nie trafiłem? No. Może... Dzięki. Tutaj mi szkoda już marnować dwóch kulek na nie, więc... Nie ruszaj się. Dzięki! Ja myślę, że skończymy ten odcinek, jak podejdę sobie już pod te... Pod tą jakby... Nie wiem, jak to nazwać. O, fajnie, że trafiłem. Skończę odcinek, jak podejdziemy pod tą bramę tam, prowadzącą do tej górniczej doliny już. Jeszcze sobie tutaj wyczyszczę, co tutaj jest. O, denerwuję się, ale nie mam many. Fak, odejdź stąd. Nie mam many, nie jestem gotowy na walkę z tobą, no. To... Z powrotem wyleczymy się tymi ognistymi korzeniami, póki je mamy. Okej. Goni mnie, słyszę go. Ha! Cofaj się, gnido! No. Bardzo ładnie. Teraz ty. O, starczyło mi many. Dobra. Chodźcie tutaj. Chodźcie wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajcie maleńkiego i Maryję Matkę. Okej, skończyłem. Ile ten odcinek już trwa? Kurde, tutaj się tak rozekspiłem, jeśli mogę tak to nazwać. Siema. Dobra, wiecie co? Myślę, że tutaj skończymy ten odcinek. Najwyżej w następnym sobie z nim pogadamy i w następnym odcinku też już przejdziemy już na pewno do Górniczej Doliny. Także ja się tutaj z wami żegnam po tym pięknym ekspieniu. Bardzo mi się podoba. Kula ognia byłaby lepsza, no ale nie ma co wybrzydzać na razie. I żegnam się z wami. Trzymajcie się. Na razie.